Już jutro poznacie Żanetę. Miała 14 lat, kiedy wpadła pod pociąg. Straciła wtedy nogę i obie ręce. Pierwszy obraz to jest taki, że przechodzę przez tory i to już jest jak mnie pociąg potrącił i wisi mi jedna ręka i nie umiem stanąć na nodze. Ja cały czas tą nogę czułam, ja czuję ją do dzisiaj. Tak samo ręce, cały czas czuję, tak jakbym je miała. Poznacie też Anię, która urodziła się bez rąk. 2 lata temu Ania zaszła w ciążę. O czym myślałaś, idąc na pierwsze USG? Na pierwsze USG strasznie się stresowałam, bo jednak... Wiadomo, nie chciałabym, żeby moje dziecko tak samo nie miało rąk, bo to jednak nie jest najłatwiejsze życie. No ja na szczęście miałam mamę cały czas i do tej pory jest z nami cały czas i nam pomaga, chociaż to też... wiadomo, wszystko ma swoje dobre i złe strony, bo moje dziecko jest nauczone do babci na ręce, a ja go nie mogę wziąć, więc chodzi przeważnie do mojej mamy.